Kurwa, co to było? Cześć, to Marcin, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, to jest Five Nights at Freddy's Into the Pit. Wiem, że nie było, wiem, że kurde, premiera to już była dawno temu i że no, każdy już przeszedł i tak dalej, ale ja tą grę już przechodziłem, też już widzicie, jedną gwiazdkę i był z tego odcinek też, jak próbowałem zrobić ten good ending i tak dalej. Wyszło jak wyszło. Myślę, że to sobie zostawimy, bo tam robiłem też trochę content, więc to sobie zostawimy na później. Kiedy indziej wam to wrzucę. A jak na razie myślę, że na spokojnie sobie pociśniemy z New Game. I teraz pytanie. A nie, bo tu są te. No to tu empty slot. Dobra. Zostawimy to tak. Choć światło mi napierdala i mało co widzę, ale zostawimy to tak. Będzie wam się lepiej oglądać. Bo jak to jest zbyt jasne, to nie wygląda dobrze na filmie. A jest to przydatne, jak mam grać samemu i chcę coś widzieć, ok? Miałem po prostu na maksa rozjaśnione i. No jest to przydatne, bo widzisz więcej. Ale jak mówię, wygląda to świetnie. Więc na czym tu teraz gramy? Bo ja ostatnio chyba grałem na odcinku grałem na Terrifying chyba. Pierwszy raz co grałem na Frightening. Creepy to jest wiadomo, to jest easy. To jest normal, to jest hard. Pretty hard! Więc może Nightmare. You won't come back? No nie wiem. Nie, to nie na dziś. Nie. To jest tak, jakbyście mieli grać w FNAF 1, ale umieracie w piątej nocy i cofacie się na pierwszą noc. Całkowicie. To jest ten poziom wkurwienia wtedy, że no rzucacie wszystkim, nie? Nie, dobra. Jest terrifying, hard experience, tak dalej. Yes, harder experience. Let's go! Ten film jest sponsorowany przeze mnie. Jeżeli jeszcze nie wiecie, pracuję aktualnie nad moją grą. Bardzo oryginalną, bardzo cudowną. Więc jeśli chcecie się tutaj jakoś przyczynić do tworzenia gry, możecie na spokojnie wbić Międzywymiarowa Armia, Patreon i wspierać nas przy tworzeniu gry. A jeśli ktoś chciałby coś posłuchać, to mamy jeszcze z Grzesławem nowy kanał. Tutaj mój Grzesława kanał. Jeśli ktoś chciałby posłuchać jakieś AI generated piosenki, tak po prostu dla beki, to możecie tutaj znaleźć jakieś coś dla siebie. Myślę, że projekt bardzo, bardzo fajny, bardzo śmieszny i mam nadzieję, że wam też jakąś radochę przyniesie. Dlatego o tym mówię. Ale to tak na marginesie, przy okazji, jak już się reklamuję. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, że pracuję nad grą i że możecie mnie tutaj ładnie wspierać. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie i wracamy do odcinka. Dobra. Hold to run. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja wam to zostawić, czy ten. Czy przeklikać. Bo ja to już widziałem. Dobra. Ja to już widziałem. Wy to też bardzo możliwe, że widzieliście. Jak nie widzieliście, to nie wiem. Idźcie. O nie. Gdzie ja tu biegam? Ej, bo ja zmieniłem trochę kontrolki. I na czym ja to teraz mam? Na czym ja to teraz biegnę? Wait, what? Settings, input, interact E, flashlight T w ogóle. A, bo miałem jeszcze zrobić ten. Achievement bez flashlight, ale myślę, że. No, w tym przypadku tego nie zrobię.
Nie, w tym przypadku tego nie zrobię, bo mam za ciemny ekran, wszystko mi napierdala, nic nie widzę. To by się nie udało. Inventory i oczywiście map randa. RAM mam na kontrolu, dobra. Okej. QL. No tak, to wszystko git. Okej. A dlaczego na kontrolu? Bo jak mam jak jest shift, to jest ten dziwny keybinding. Jak wiecie, to pipające coś. No jest to dosyć pojebane, że tak powiem, w Windowsie. No. Ja bym się przestraszył, gdybym nie wiedział, że to tu jest. No jest to denerwujące i trzeba te keybindy trochę zmieniać. Masz tego shifta i wstrzymujesz go i... No kilka razy tak na odcinku w sumie miałem, że... No. No tak było. To musiałem wycinać wtedy. To mi przeszkadzało. Spójrzcie, kurde. Bo oni jest sus. Bo oni ultra sus. A tu puchnia. Nie ma, nie, no nie można nigdzie wejść przecież. Nie można. I w ogóle przez to, że tak chujowo mi się nie udało w ostatnim odcinku, który dopiero się pojawi kiedyś tam. Z tej okazji postanowiłem się trochę poinformować, gdzie dokładniej znajdę te rzeczy, które szukam. Czyli te itemy starego naszego. I... No musiałem to zrobić, niestety. No, jakbym miał to szukać samemu, to, kurwa, ile by to trwało. Więc no, tak się trochę wspomogłem się po prostu. Bo no naprawdę no nie chce mi się tego już tyle razy przechodzić. Dobra. Próbujemy. Jak to działało? A, spacja. I trochę chujowo. Trochę chujowo. To żebym się popisał. Dobra. Dobra, cicho bądź, Mike. Kurwa. Okej. Okay. Teraz już nie wygram. Albo? Może? Nie spierdol tego. No i spierdoliłem. I chuju w sto, kurwa, nie. Nie ma co. Dobra. Spierdalam to. Chociaż nie, no. Dobra, złapnie. Złapnie. Dude, łapnie. Nie będę uciekać, nie będę tego przedłużać. On musi... No idziesz! Fa! Głupi jesteś! Dobra, idę tu. Może on... Nie wiem... O! Chyba... Chyba biegnie. Coś się ścięło. O! Biegnie! Jest! Dobra. Okej, okay. Teraz idziemy się schować. Wiecie, bo ten pierwszy raz to jest po prostu berek. Nie da się złapać. A teraz jest chowanego. No a w sumie no, nie da się nie dać złapać. Jakby on cię zawsze łapie. Nie masz gdzie się ukryć wtedy. Więc lepiej po prostu zostać, przyspieszyć ten proces. Kurwa, zawsze klikam F. Jestem przyzwyczajony klikać F. To znaczy, interakcja zawsze na E. Ale jak klikam F, bo jakieś studio, no chojowers, pomyślało, że interakcje będą na F. No. I dlatego tak mam teraz. Że klikam F.
Zamiast, no. I w ogóle to mechanika, to powinno, moim zdaniem, powinna być opcja włączyć takie external mikrofon. W sensie, że wyczytuje nasz mikrofon, tak jak ja teraz mówię, że to powinno mnie wyczytywać, to powinno mnie słyszeć. To by było mega zarąbisty feature do tej gry. Naprawdę, to by sprawiło, że ta gra byłaby jeszcze lepsza. No, czemu nikt na to nie wpadł? Czemu jeszcze nikt, albo pewnie ktoś zaproponował, nie? Ale kurwa, ja go ledwo widzę. Ja tu nic nie widzę. Dobra, spadaj. Będzie ciężko. Czuję, że będzie ciężko. Mówię, że pewnie ktoś na to wpadł. Ale... ale nie wiem, nie zostało to chyba jakoś rozgłośnione, nie wiem, no nie słyszałem. Żeby ktoś tak głośno o tym mówił, żeby więcej osób o tym mówiło. Nie no, tam może kilka osób mówiło. W tym też ja. No to by było mega, bo fajne jest to, że okej, biegamy. Im dłużej biegamy, to tworzymy większy hałas. Okej. I możemy używać jakby jakichś przedmiotów różnych, żeby robić hałas i żeby żeby po prostu lurować królika. Tego nie można pominąć. Ale jakby coś takiego faktycznie było, to jak te wszystkie filmiki jakby z tych gier, że musisz być cicho, że nie krzycz i tak dalej, bo są specjalnie takie gry zrobione na Itch.io chyba. One się chyba z Itch.io wzięły. Że po prostu masz nie krzyczeć, masz być cicho i jumpscary ci na mordę i kurwa dzieją się dziwne rzeczy i ty nie możesz krzyczeć, nie możesz, musisz być cicho jak myszka Miki. A to tutaj. Więc to by było naprawdę fajne. Jakby ktoś właśnie włączył sobie to i musiałby być cicho. I to by był po prostu dodatkowy element stresu, który by sprawiał, że gra byłaby po prostu straszniejsza. Bo musisz być cicho. Cicho. Cii. Tutaj jak nie będziemy klikać, to całe nic się nie wydarzy. W sumie to nic się nie zmieni, więc there's no point, po prostu to tak dodali, bo czemu nie, żeby taka trochę imersja była, tak zakładam. No wiecie, on kurde targa tego wielkiego pryka, próbuje go wyciągnąć, wielkiego pryka nazwałem tak swojego starego, próbuje go wyciągnąć z tego basenu, no i wiadomo, że no he's struggling, nie? Ciężko jest takiego typa dorosłego, jeszcze jak kościół ma, nie wiem, z 12 lat może, to ciężko go wyciągnąć, nie? Czy te ciuchy tu były? Nie wiem, ja mam kurde jakąś amnezję czy coś, nie wiem. Dobra. I fajnie by było, gdybym mógł tak teraz tak krzyknąć, tak
kutas kozła! I on by nagle wybiegł. Ja bym się schował w szafie, on by nie wiedział, o co chodzi. O, kto to krzyknął? Gdzie kutas kozła? O nie! Dobra. Dobra, bo ja gram na tym, no. Na hardzie. Hard is hard. Kto by się spodziewał? I nie wszystkie rzeczy działają, oczywiście. Zapomniałem o tym. Dlaczego ja włączyłem harda? Dlaczego sobie utrudniłem życie? Czy maska wypadnie? Nie wypadnie. Chuj z tym. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam iść. Idę tutaj. Poczekam, aż przejdzie. Jak napierdala w te drzwi! Ja cię, panie. Właśnie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Taki mały feature. Nic osobistego. Czy coś? Nie wiem. To jest bardzo przydatne. Nie chce mi się naprawdę tego robić. Jak to ma tak wyglądać, to ja nie chcę. Czekajcie, muszę jeszcze... numer do starej. Gdzie go słyszałem? Spoko, ale kurwa, nie zmuszaj mnie. Dobra. Teraz to można. Numer dostałem 555683. Dobra. Jak to się biało? 555568. Jakie dwa? Pojbało cię. Dobra. Jak to się usuwało? Nie? 3. Dobra. No kurwa. Dobra. Ja sobie nie radzę. To jest takie. To jest ciężki telefon. Nie. To już jest naprawdę telefon. Za czasów jaskinowców. Takie telefony wtedy mieli. Za czasów jaskinowców. Takie Nokia właśnie. Ja nie wiem, jak się z tego korzysta, bo to jest naprawdę stara, uboga technologia. A tylko korzystać z iPhone'ów potrafię. Nawet nie mam iPhone'a. Chodź tu, Jinx. Jinx, ej, chcę cię pogłaskać. Jinx, come on. Chociaż no, ja już mam wszystkie te achievementy związane z kotkiem i tak dalej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Spotkanko 10 razy. Tu są drzwi. Ja naprawdę mało widzę. Naprawdę mało widzę w tej grze. To jest dramat. Okej. Dobra. Czyli zgaduję, że... Kurwo, słyszałem cię. No tu może wejść tak po prostu? Poszedł sobie gdzieś. Ciekawe. Dobra. Tam jest? On tam jest? On tam jest! Chowaj się.
Idzie? Słyszę go, kurwa, napierdala drzwiami, no. A tu przyjdzie kiedyś? Czy on jest w kuchni? Bo już nie wiem. O! Był w kuchni! Okej. Okay. Stary, tylko nie pa... Co to było? O to! Okej. Okay. Odkleiło go. I on tak roamuje w kółko, no. Skurwysyn głupi. Wychodzę stąd, kurwa. Oczywiście drzwiami, drzwi są otwarte, elegancko. Później nie będzie już tak łatwo. Idziemy do pizzerii. Tam nie ma co iść. Znaczy no, później tam i tak pójdziemy, więc będziemy musieli. Więc nie ma co przedłużać. Idziemy po pierwszy ten. Czemu mi tak lagło? O co chodzi? Co jest tą grą? Ej, to nigdy tak nie lagowało. To w zasadzie nigdy nie lagowało. What? Czy to jest przez to, że mam instalowaną ruchomą tapetę? Wait. Wait, ja muszę... Nie, czekaj, what? Wy nie widzicie, co ja robię. Całe szczęście. Ale ja muszę tutaj... Gdzie to jest? Kurwa, no nie widzę. No jestem ślepy jak chuj. No ja to mam na pulpicie, ale... Nie widzę tego w folderze. Kurwa no... Serio? Dobra. Kurwa no jestem ślepy. Okej, okay. Już myślałem, że będę w domu, a tu... Się zdziwiłem, bo tutaj był zapis. Okej, okay, teraz... Nie no, dalej jest, kurwa! To ja nie wiem, o co chodzi. Ej, to mi tak nie ścinało. Naprawdę, dlaczego... Dlaczego ja nagrywam, kurde, to... Jakieś problemy są. Wcześniej nie było żadnych. English or Spanish. Deutsch. Ja nie mam polskiego, co nie? Nie jest polski! A ten polski jest chujowy przecież. No tak, jest polski. Oczywiście, że jest. No fajnie, że jest, ale jakby jeszcze był dobrze przetłumaczony, nie? Speedrun timer? Jest takie coś? Ej, nie wiedziałem. Ile to mam już? Gdzie to jest? Ej, bo ja nie widzę. O, tam jest. Wow! Zajebiste! Ej, podoba mi się. Ej, nie wiedziałem, że takie coś jest. Ostatni ten odcinek miał być takim trochę speedrunem. Ale chujowo ten speedrun poszedł, więc... No. No tak. Dobra. W takim razie spodziewałem prolog, w 9 minut zrobiłem. Pierwsza noc już 12 minut. Bo się opierdalam. Znaczy jak jestem w menu to...
Ale ej, mam podgląd na to, ile nagrywam. Ej, to też jest. Ej, to jest całkiem niezłe. To jest mądre. A, no. W sensie, no. Taki Jupiter zaawansowany, to oczywiście, że zawsze ma podgląd. Gdzieś tam na drugim ekranie. Na OBS-a. Jak tam nagranie i tak dalej. Ale zgadnijcie co, kurwa. Ja nie mam drugiego monitora. main problem jakby. Główny problem jest taki, że nie mam drugiego monitora. Ta. Więc. No tak. Ja będę mieć taki podgląd. Był też kiedyś taki pomysł z mojej strony, żeby sobie po prostu z telefonu podgląd nie włączyć. No przestań! Kurwa. Pojebał cię. Ja nie chcę. Stary. Dobra. Zebrałem to, co mogłem. Nie wiem, nic nie wiedziałem, ale... Zebrałem to, co mogłem. O! I czas się też tutaj zatrzymuje. Ej, zajebiście to przemyśleli. Dobrze. Super. Dobra. Dawaj mi ten śrubokręt. Znaczy... Klucze, żebym wziął śrubokręt. Ej, ale serio, jestem podjarany tym, że oni to dodali. Nie wiedziałem o tym. Jest to mega fajne. Chociaż nie wiem, jak można tak mega speedrunować tą grę. Ona jest taka tak liniowa, no jakby... No kurwa, no podejdź. Podejdź w te drzwi. No. Dobra. Aha, dobra. Zapomniałem. Myślałem, że tymi kluczami też możemy te otworzyć. Te drzwi. Bo to są klucze przecież do tych drzwi. Ale apparently nie. I musimy się cofnąć o 30 lat. Dlaczego gościu ma klucz do pokoju? Które nie działają? Dlaczego tam w ogóle jest zamek? Jak przez to się nie da tam dostać? O! I mamy... Mamy wallet. Dobra, tego nie będę ten. Z tego nie będę korzystać. No zamknij się, no. Odzwalt. Ale odzwalt jest. Odzwalt ja lubię w sumie. Odzwalt jest spoko, tylko jakbym teraz coś widział, to byłoby bardzo przyjemnie. Halo? Halo, kurwa? Okej, ja wiem, gdzie teraz jestem, chyba. Chyba. Tu jest vent chyba? Gdzie jest śrubokręt? Tu jest. Okej. Nie widzę nic. Naprawdę. Jest dramat. Widzowie, jest dramat. Okej. Drzwi. Wyjdź stąd. Proszę cię, wyjdź. Okej. Mamy wallet, więc jest fajnie. No chłopie, no ale nie przywracasz jak debil. Nie, ale to... To jest niezłe, oni to dodali. Szkoda, że nie wynikło z tego jakby coś więcej. Ale sam pomysł na takie coś, sama scena? Nieźle. Dobra, coś tam się tłucze. To co? No idziemy, no chłopie. Co się będziemy? Już 16 minut przechodzę tą noc. Nie ma co, kurwa! Mój głos. Nie ma co się opierdalać. Mam nadzieję, że nie... Nie pominąłem nic, tak? Chyba nie pominąłem nic. Nie pominąłem nic? Mam nadzieję. Ej, bo...
zacząłem wątpić w to, czy na pewno niczego nie pominąłem. Jeśli się okaże, że pominąłem, to się kurwa naprawdę zaciukam. Dobra, dobra, niech to sobie leci. Ja muszę szybko sprawdzić. Dobra, jest Death Wallet, to mam. Później jest Family Photo, to w kuchni, to będzie dopiero. Później jest Photo of Oswald, no to będzie tam przy Golden Freddy. Później pierścionek taty, no to wiadomo, że za tą dziewczynką w biurze. I jest Dead's Name Card. I to chyba jest również tam, gdzie jest Golden Freddy, tylko że z innej strony pokoju, tak. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Więc chyba niczego nie pominąłem. Bo to ostatnie to jest... Mam wrażenie, że to ostatnie pominąłem. Ale to... W której nocy to się odblokowuje? A, w czwartej nocy dopiero. Okej. Okej. To w takim razie... super. Kończymy ten odcinek. Zajebiście. Dzięki za oglądanie. Nie no. Chcecie pewnie zobaczyć, jak... Jakiś rezultat, tak? Mam nadzieję. W sumie trochę głupio by było tak srać po prostu pojedynczymi odcinkami, jak robię true ending. To by było głupie. Dobra, spadaj. To speedrunujemy. Okej, okay. Pada to. Buziaczki. Trzymaj się. Tego nie możemy wziąć. To zawsze wygląda jak coś, co mogę zabrać. Nie wiem czemu. Taki vibe mi daje. Co, idziemy do szkoły. Ja pierdzielę. Jak ja nie lubię tam iść. Ja już nie muszę chodzić do szkoły. Dlaczego teraz jeszcze w grze muszę chodzić do szkoły? Jak INRL nie muszę chodzić, no. Skończyłem szkołę, a tu mnie znowu wysyłają. Wbrew mojej woli. Co to ma być? Dobra, mogę to pominąć. Dobra. I w ogóle tam nauczycielka za nimi biegła. To jest też ciekawe, bo ja wcześniej nie zauważyłem tego. Myślałem, że to jest... bo tutaj stała ta underpaid teacher. A tutaj to jest ta. Ja myślałem, że to wcześniej o nią chodzi, underpaid teacher. A apparently to taka druga była. jej dosyć dobrze płacą akurat. Tamtej płacą chujowo. Ciekawe czemu tak. Może ona, ja wiem, ja mam rozkminę. Ona tutaj, widzicie, tu jest jakiś alfabet tutaj, to jest pewnie, może polski, coś, chociaż tam też mamy numerki. A tutaj mamy, chociaż nie wiem. W ogóle ja patrzyłem na te numerki, patrzyłem na ten. Na ten alfabet, wszystko starałem się to jakoś obliczyć, starałem się coś z tego wyciągnąć. Może jakiś kod czy coś. Nic z tego. Naprawdę kminiłem, naprawdę dużo kminiłem. Jak pierwszy raz grałem, przyglądałem się wszystkiemu dosłownie. Szukałem tyle rzeczy, nawiązań jakichś easter eggów i tak dalej. Że moje...
Mój gameplay byłby chyba jakieś z 3 godziny długi. Dobra, to nie musimy tego przeglądać. Po prostu wystarczy, że interakt i możemy wyjść. To już wiemy. To już wszystko wiemy. Wiemy, jak działa animatroniki, wiemy wszystko. I dlaczego ja. Dlaczego ja kurwa idę do domu? To jest głupie. Jak gościu wie, jakby. Rozumiem, może ma nadzieję, że mu się wydawało. I że jego ojciec jest normalny, że wróci i będzie normalnie, tatuś. Przyszedłem i w ogóle zrób mi jajecznicę. Obejrzmy piłkę nożną czy coś razem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem co stary robi. Nie wiem co ojciec i syn robią razem, ja nie mam ojca. Sadge. Wyszedł z mlekiem dawno temu już. A, bo to... O! Day, night, okej. Okay. Czyli... Dzień zrobiłem. Wait, ja mam śrubokręt. Co ja pierdalam? Dobra. Co ja zrobię? Szybko! Kurwa! Stary idzie! Okej. Okay. Już go słyszałem w słuchawce. A się zestresowałem. Myślałem, że idzie. Dobra. Kurde, ten day one to... Speedrun na maksa. Teraz co? Teraz cika, co nie? Tak, teraz cika. I to jest druga noc, okej. Okay. Kurwa, nie przewracaj się. No. Dobra, to teraz wiem. Wiem, co ja mam robić. Kurde, będę musiał jeszcze chyba te minigierki. Aj, karamba. Ej, bo ja będę jeszcze musiał te rzeczy zbierać, te minigry. Żeby ten Walcher zrobić, bo ja będę chciał zrobić... To no pierdolisz! No gdzie ja jestem? Jakiś coina wziąłem. No tu przyjdzie, kurwa. No śmieć głupi. Aha. Nie widział mnie? On tu idzie. Ho. No skąd? Ale dlaczego on tutaj stoi? Skąd on ma skąd on wie, jakby, że ja tam byłem, jakby. Co? Ja nie wiem, jaki słuch on może mieć, że słyszy moje tupanie. Jakby nawet Granny nie słyszy moich kroków. No, jak nie będzie skrzypienia podłóg. Ale no, nie słyszy. Nie słyszy, jak tuptam. A on słyszy. To jest dziwne. No ty kurwo głupia, no. Dobra. Szybko robimy to. Dobra, biegnij, zapierdalaj, bo cię wpierdoli. Pierdoli cię na sucho. Okej. Okay. Nie, ale to jest śmieszne akurat. Przecież w FNAF-ie 1 nigdy nie było czegoś takiego, że ona ma jakąś kupę śmieci. Oho, to wyczułem. Oho, to był timing. To był timing. Oho, okej. Okay. Aha. XD, okej. Okay. To nie teraz. Się nie da.
Okej. I to spadaj stąd, ej, bo mi speedrun psujesz. Kurwa, głupi. No ja nie mam jak stąd wyjść teraz. No słyszę jak kurwa... Nie wiem co robi. Nie wiem jak to nazwać. No po ambiencie też słychać, że on tu jest, ale jest takie... Kurwa, nie wiem jak się... Odklejony. Żeby go tu nie było. Okej, tu jest, mamy zdjęcie. Kolejny coin. I tutaj później będzie kolejna rzecz. Na razie jej nie ma. Ja to zrobię tak. To jest moja ulubiona taktyka. Aha. To tak nie zrobimy. No tu jest. Ja pierdzielę. Kurwa, ej, gość ma astmę chyba. No on ledwo dycha. Ja pierdzielę. Chłopie. Po co ci było to kurwa palenie żlugów? Widzisz teraz, teraz tu masz problem, nie? Teraz to ci się ciężko dycha. Było nie palić. Nie szart, kurzyłeś? Kurzyłeś i tak to się skończyło. Dlatego dzieci, nie kuście. Nie palcie. Bo będziecie jak Spring Troop. Będziecie chodzić i... Co za dźwięki. Dobra. Się wyjebał prosto przed nim. Weź go kurwa tym... tym mopem kurwa po zamiataj, nie wiem. Zamiataj, mopem się zamiata? Mopem się myje. Dobra. Ej, bo ja... Ej, co jest? Itemy. Okej, okay, mam tego... Okej, rozumiem. Ja już jestem... Two steps ahead. I'm always two steps ahead. Nie, to będzie memowane teraz. Będzie memowane. Ale naprawdę, ja już myślałem o tym, że jej to dam i tak dalej, a tu jeszcze muszę striggerować event. Znaczy ja... Ja siedzę w tworzeniu gier teraz, bo jak ktoś nie wie, to zapraszam na mój drugi kanał Międzywymiarowe Studio, kiedyś znany jako Międzywymiarowy Space. I tam właśnie ogłosiłem, że pracuję nad grą. I jakby ja wiem jak to teraz wygląda, ja wiem jak to mechanicznie wygląda, że trzeba podejść i wtedy się stanie to i wtedy triggeruje się ten event, jakby... No i trzeba striggerować jakoś ten event, nie? Żeby się dało to zrobić, żeby nie pominąć jakichś ważnych rzeczy. Jakby... Ja rozumiem, jak to działa, nie? Ale wygląda to śmiesznie.
Nie ma go? Kurwa, jest tu! Stary! Ej, w sumie mógłbym... Mogłem tam od razu biec. Do tego pokoju. A nie wiem, gdzie on teraz pójdzie. No pojebało ci, nie będziesz chyba w kółko chodzić. No. Wyszedł z kuchni. Przecież jak był w kuchni, to musiał tam wcześniej już być. Więc poszedł do kuchni, wyszedł tutaj i co? Chciał znowu tam wrócić? Do tego, jak to się nazywa? Party hallway? No, no chłopa... Trochę się zakrycił chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, spadaj. No ile można. Okej. Okay. Dajmy to cice. Ona nam nic nie robi, jak tu przejdziemy. A, we cool. We cool. Tak. No ty śmieciu. Czekaj. Bo ja... już teraz nie wiem, gdzie jest. No pojebało, nie, no ja muszę... Nie, no muszę tego użyć. Prze chuja widzę. To jest dramat. Dobra, pójdźmy skurwysynie. Spierdalam stąd. No nie będzie achievementu za grę bez tego. Bez latarki. Już tego śmiecia głupiego. Musiał prąd wyłączyć. Nie no, ja bym to musiał samemu sobie zrobić. Tak wiecie. Przy w ogóle rozświetlonym ekranie tak dalej, żeby coś faktycznie widzieć. No tutaj mam dosłownie balkon obok i światło mi napierdala prosto w oczy. Jinx, chodź tu. Dobra. Spierdalaj. Ja próbowałem tutaj iść, ale chłop nie chce. Chłop obserwował zbroję, on tam nie pójdzie. A chciałem być odważny. Wait, bo tutaj można jeszcze znaleźć rzeczy, jak baterie, takie coś, takie coś. To chyba wszystko. I to jest chyba najważniejsze, co zrobię. Chociaż nie, ja muszę wszystko mieć, żeby mieć ten Vulture, ten. Wiadomo, okej. Okay. To też było achievement. Zabawienie się światłem. O, wait. Jeszcze sprawdzimy to. Nie spadła. Okej. Okay. Jest bateria. Okej. Tu już raczej nic. Nic dla nas już nie ma. W ogóle fun fact. Jak byliśmy wczoraj w szkole, to był
18 sierpnia. I to jest tak ciekawe zrobione, że wiecie, gra w teorii miała wyjść 8 sierpnia, tak jak pierwsza część na rocznicę. A w praktyce wypuścili ją dzień wcześniej, pod wieczór. Bo tam jakieś rzeczy i tak dalej, coś tam się wydarzyło i gdzieś tam w jakimś kraju, chyba w Japonii, a już nie jestem pewny. Gdzieś na pewno wypuścili wcześniej tą grę przez przypadek. Scott uznał, dobra, no to weźcie tam, olejcie ten w ten Five Lives of Ladies tam, nieważne, zagrajcie w Into the Pit i tyle. Tak to mniej więcej wyglądało, bo ja byłem na jednym streamie od takiego zagrajczego youtubera i on dosłownie grał sobie w Five Labs at Freddy's i w ogóle śmiesznie było, jakby, no już wcześniej grałem, wcześniej przechodziłem tą grę, więc byłem ciekawy co u innych, nie? Więc byłem na tego streama, jak on siedzi i gada i nagle Scott się odzywa i wszyscy mają takie what? Scott na czacie, co jest? XD. Więc no tak to wyszło na to, że Scott uznał, że no zostawcie ten, dajcie spokój z tym Five Labsem, to jeszcze ten, no my jeszcze będziemy na tym pracować. macie pełną grę. I teraz czekajcie, teraz zmieniło się, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty. Nie, szesnasty. Dalej szesnasty. Dalej szesnasty. Ej, czy ja powiedziałem wcześniej osiemnasty? To się pomyliłem, sorry. Bo wiecie, osiemnasty, znaczy szesnasty, to jest 2 razy 8, nie? Więc jakby oni to zrobili tak, że że wiecie, gra miała wyjść premierę, kurwa, co ja gadam, w rocznicę, która jest 8 sierpnia i sama gra dzieje się 16 sierpnia, czyli jakby wiecie, po prostu wzięli 8 i zrobili to, podwoili to po prostu, zrobili 2 razy i mamy 16, mamy datę gry kanoniczną, tylko nie wiem czy do końca kanoniczną, bo jakby minął już dzień i teraz powinien być 17, później powinien być 18 w kolejnym dniu, w dniu 5 czy w dniu 4. No ogólnie, nie wiem, ten kalendarz się nie zmienia. Ktoś chyba zapomina o nim. No trudno, ale przynajmniej mamy jakąś tą datę. Mamy potwierdzony przynajmniej, że to jest sierpień. Teraz pytanie, czy ja mam linę? Nie mam liny. Gdzie była lina? Czemu ja tu? Debil. Po prostu debil. Znowu F. Nie słyszę go. Już go słyszę. Już do chuja. Dobra. Rączki mam schowane, nie ma mnie. Niech to się samo robi. Co? Halo? Ej, czuję się oskamowany w tym momencie. To może zapis był. Ej, bo jakbym grał na... Na Nightmare to... Nightmare. No, na koszmarnym to ja bym już nie żył. Generalnie. Ej, bo to się... Oh, jaki skam. Nie, no to się...
Czy to się co noc wyłącza? Trochę głupie. To naprawdę poważnie głupie. Lalka. Ja nie mam liny. Co to jest? Dobra, wychodzimy. Okej, okay, idzie. Myślę, że musimy chyba iść. A, miniemy się. Dobra, miniemy się tak ładnie. Ja pójdę w tamtą stronę. Do tej piwnicy. Tak jakby. Tu jest lina. On tu jest. Spierdalaj. Ja nie mogę się tu schować? O kurwa. Okej, wyszedł. Ma go tu? Jest. Okej. Okay. To jest fajne, bo jakby ta gra naprawdę bierze kilka te takie fajne elementy z serii, z tych gier i tworzą jakby fajną grę z tego. W sensie trzeba tutaj też faktycznie nasłuchiwać, gdzie on jest. Tak jakby w FNAF 4. Jesteśmy w domu. Tak jak w FNAF 4. Więc nie wiem, jak na moje. Bardzo fajne. Tutaj z jednej strony jesteśmy w domu. I nasłuchujemy. Później jesteśmy w pizzerii. We FNAF 1. Dobra, spadamy stąd. Ogólnie nie jestem fanem drabiny. Więc to raczej pominiemy. Tak myślę. No, siema Jeff. Teraz tędy nie przejdziemy. To jest trzecia noc. Nie możemy zapomnieć, tutaj jest najwięcej rzeczy do zdobycia. Jest to zdjęcie. I jest tamto. Tutaj nic nie ma. A mi się wydawało, że tutaj... W sensie chodzi o te rzeczy starego. Teraz musimy szukać tych rzeczy. Jeśli chodzi o maszyny. Dobra. Naprawić wszystko tutaj u Jeffa. Ładnie, elegancko. Nie ma tu już więcej rzeczy.
Dobra, idziemy tu. Zobaczmy, co nam tutaj brakuje. Okej, okay, mamy to. To nigdy nie działa. To nie jest to. Trochę tych rzeczy mi brakuje, myślę. Chociaż. Aha, tu nie mam nic. Okej, okay, czyli to na pewno mi brakuje. Okej, okay, to mam. To jest to i to jest dla nas najlepsze. To jest naprawdę super, okej. Okay. Tego nie mamy. Chyba dwóch właśnie nie mamy, tak mi się wydaje. Trzech nie mamy. Aha, jeszcze jest tamto, okej. Okay. Bo ja mam. Okej, okay, bo ja mam to. No spoko. To jest tutaj. Naprawione. Okej, okay, elegancko. Tu brakuje mi jeszcze trzech, faktycznie. Znaczy nie, bo tego nie. Trzech? No, nie chciałem, nie. Mogę wyjść? Nie mogę wyjść. No dobra, no to zrobimy co. Dobra, szybciej. To mi speedrun w ogóle psuje. A, ostatnie. Aha, dobra, escape klikam. Ej, no to tak, no to mamy. No to i to. Ej, no to dwa mi brakują, jakby. Nie aż tak dużo. Może je znajdę. O, tutaj już jest jeden. Faktycznie. Tu jest jeszcze jeden. I w takim razie brakuje mi jeszcze ostatni. Jest do tego? Nie. Jest do tego. Okej. Okay. Tak cicho tu jest. Czy ja tutaj jeszcze znajdę? Bo ja nie pamiętam na pamięć. W śmietniku będzie, tak? Jest! Tak kojarzyłem. Czyli mamy już wszystko naprawione, tak? Okej, okay, nie, tego jeszcze brakuje, naprawdę. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie ja to mogłem znaleźć? Tu już raczej nie. Tu pamiętam, że były dwa rzeczy. Więc tutaj. Nie, no tutaj już raczej nie będzie nic. Nie, tu już nic, niczego nie będzie, ale może tutaj. Jak to się otworzyło.
A, jeszcze Bonnie teraz będzie. Dobra. Chyba te... No ty kurde, głupi. Głupia latarka. Po co on się przewraca? Dlaczego to robisz? Tutaj też nic nie ma. Nie no, nie wiem. Nie wiem, ale... Mamy tak. Mamy to i to. Jeden i dwa, więc teraz trzy, cztery w tej nocy. Okej, okay. Lecimy. Tam musi być zapis. Wiem tyle, że... Prawdę. Nie ma? Pierdolisz. Okej. Okej. Chciałem być sneaky. Okej. No i co ja mam teraz zrobić? Czekać, aż gość sobie pójdzie, nie? No nieźle. No to mogę się zastanowić, gdzie ja mogę jeszcze znaleźć ostatnią rzecz w takim razie. Na śmietniku nie. Tam w bibliotece nie ma nic. W ogóle szkoda, że do biblioteki się nie da dostać. Do środka, to by było fajne. Nie no, myślę, że... Na razie nie. Na razie nie. Na razie to się chyba nie zasplanowało, tak myślę. Dobra, bo tam Ralf dzwoni. Ralf. Fonge. Potwierdzone. Potwierdzone imię. Jakby ktoś nie wiedział. Idzie. A to Cika chyba. Tylko nie wiem, czy ona jest tu w pokoju, czy... Nie wiem, czy jest za tymi drzwiami, czy jest tutaj ze mną. A on zdecydowanie jest... Z lewej? Chyba? Bo tu Cika była. Była Cika chyba. Ja nie wiem, gdzie on jest. Stary! Stary, gdzie jesteś? To się dobija. A co jeśli... O! Kurwa, ale nie przewraca się. Cika to jest taki... Cika jest przydatna. Można ją wykorzystać. Jakkolwiek to nie... Można ją wykorzystać, Jezus. Można wykorzystać Cika. Chodzi o to, że ona robi hałas. I można go... ładnie... lurować. Tam, gdzie chcemy. Eee.
Wait, bo to jest trzecia noc. To jest trzecia noc. Wait. Żebym czegoś nie przegapił. I nie zapomniał. Nie, w trzeciej nocy nic nie ma, bo tu jest pokazane, że to. Nie no. Pierścionek, ale to na razie nie. Tutaj obok Golden Freddy'ego, ale to jest czwarta noc. Też jest czwarta noc w biurze. Nie, jest third night. Third night w kuchni. Okej. Wiedziałem, żebym przegapił. No 100% bym przegapił. Kurwa, wystraszyłem się. No, ja to muszę otworzyć. Ja to muszę otworzyć jak chuj. No, jak to mnie wkurwia. Pytanie, czy to jest wo... Okej, to jest tylko ten. Czy ja to mam dalej włączone? Czy mi to się... O, jest włączone. Bo ja nie chcę tego powtarzać. Ale czy mogę... To już powinienem był w stanie zrobić. Myślę. Jestem w stanie. Okej. Stary, ale flashbang. Way, other way. Aha, nie, bo ja mam teraz ten. Teraz mam to. Muszę to użyć. To zapominam. Szybko. Bierz to. Bierz to i spierdalamy. Złe, tutaj się nie ma co zastanawiać. Okej. Dobra, jest Bonnie. Wydaje mi się, że tutaj kogoś słyszałem. Ale mogło mi się wydawać. Mogło mi się naprawdę tylko wydawać. Dobra, bo ja teraz muszę iść tak. Sprawdzić tą gitarę na backstage'u, cofnąć się, zapytać Jeffa o stringi. Muszę tak powiem. No te struny. O! Stringi, kurwa, ja pierdolę. Tak, bo Jeff nosi stringi. Potwierdzone. No. Ja pierdolę stringi. Nie, to jest... O! Czeka. O, kurwa. Mogę się schować? Nie mogę się schować. Co ty gadasz?
Co ty tupisz? Jak on mnie nie widział? Jak on tutaj kurwa wleciał, jak strzała? Pojebany. Aha, okej. Zajebiście. Zaczekaj, jesteś naprawdę przydatna. Dobra, spierdalam. Okej. Idziemy do Jeffa po stringi. Okej, z nimi nie muszę gadać. Tyle co mi wiadomo. Okej, czekaj, bo co? Find something to fix the guitar. Albo na tą gitarę miałem. Ale nie, bo ta gitara jest rozjebana przecież. No ale dobra. Nie no. What? Nie wiem, może się zapytam. Faktycznie, może... Przecież oni mi nie mówią niczego przydatnego, tak szczerze. O, teraz. Albo to jest ten sam. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Ten sam dialog. Dobra, idziemy po te stringi, nie ma co. Bo chłop swoje stringi trzyma na śmietniku. Dobra, dawaj. A teraz jeszcze ten śmieć tu będzie. Dobra, spadaj chłopie. Się śmiej ze mnie, że ja tutaj na śmietniku jestem? A co ty tutaj robisz? Powiedz mi. Co ty tutaj odpierdalasz? Po coś tu przyszedł? Też pewnie śmieci kurwa wpierdalasz, a się mnie czepiasz, że ja jestem shop. Shop demaskuje twoją mamę. Dobra, bo ja tu już 25 minut robię, ej. To już jest trochę za długo. Dobra, ale już chyba wszystko mam. Chyba. Spierdalaj. Mam nadzieję, że go tu nie będzie. Nie. Okej, wyszedł. Akurat wyszedł. Okej. Dobra, spierdalaj, szybko. Szybko, bo cię boniacz dopadnie. Okej, okay. Tutaj muszę być gotowy na spam. No bo oni się wkurwił i to mocno. Kurwa. Okej. Okay. Spadaj. Pierwszy raz
to on mnie złapał, nie? Jakby ja spamowałem, ale... Za mało. Zdecydowanie za mało. Spam nie był wystarczający. Trzeba było napierdalać w spację. Dobra. Stary, spierdalamy stąd. Tam, da, dam, da, dam. Jeszcze Chica. Chyba już mam wszystko, mogę spierdalać. Nie ma innej opcji. 26 minut, 27 w zasadzie. Dobra. Teraz czwarty, okej. Leave for school. Czy teraz? Proszę, maska. Jest! Okej. Chociaż nie wiem, po co się cieszę, bo... I tak bym musiał wydać... na Vulture, tak jakby. Będę musiał grać trochę w te gry teraz. Dobra. Już szybko ma akcję. Bijemy typa i spierdalamy. To jest plan. Lecimy. Oswald. To jest plan na dzisiejszy dzień w szkole. Szkoła nie jest ciekawa. Bez porządnej bijatyki. Zawsze musi się jakaś wydarzyć. Więc... Dawaj go. A ja bym wziąłbym tą gumową łapę i bym mu teraz tak zajebał, tak jak on mnie zajebał wcześniej. On ma schizofrenię. Jakby. Schizofrenię. Schizofrenię. Nie, schizofrenię. Zawsze mówię schizofrenię, a się pisze nie. Nie wiem. Dziwnie. Mi się wydaje, że każdy mówi schizofrenia. A to schizofrenia. Nie! Okej, okay, nieważne. Ja spierdalam do pizzerii. Pizzeria to jest teraz moje życie. Okej. Okay. I teraz, teraz tak. Buff helpi. Napierdalamy. Okej. Okay. Kurwa, mój rekord. Pobiłem rekord. Okej, okay. Mamy 13 teraz. Dobra, ale to jest mega zabawne, że Buff Helpi teraz jest kurwa w kanonie. Jak ktoś się kojarzy, udawko kiedyś na memach się pojawił taki właśnie Helpi, z pozoru normalna głowa Helpiego, ale rozwijasz Twita chyba to było, albo nie, to było na Reddicie chyba memy. Rozwijasz jakby posta, a tam kurwa Buff Helpi z jakimś właśnie z takim właśnie no z, tak jak teraz wygląda, nie? Kurwa ciało jak jakiś pudzian.
O, 13, 14, 5, o, okej, okay. Prawie 16 było. Kurwa, to jest niezłe. To jest niezła gierka. Ale mam wyćwiczone palce. Naprawdę, to jest szybkie palce. Niczym błyskawica. Dobra, teraz trochę mniej, ale wciąż git. Dobra, napierdalamy. Dużo potrzebujemy tych rzeczy. Bo tam chyba trzeba z 20 mieć. Dlatego ja muszę wszystko odblokować. A jeszcze tego mi brakuje. Ajaj. Aj karamba. Będę musiał tego poszukać. Ja nawet nie pamiętam tego itemu, tak szczerze. Ale jak go znajdę, to pewnie będę wiedział, że to on. Jak na razie kurlujemy. Kurlujemy? Nie wiem, buffujemy Helpiego. Nie wiem, to jest dla mnie mega memiczne, że Buff Help istnieje. On już wcześniej istniał, jak wyszedł, jak wychodził film FNAF. Pierwszy, to Scott wrzucił trollową gierkę pod tytułem FNAF The Movie The Game. I to w zasadzie to był kolejny Third in Space taki. Szczerze bardzo fajny. Przyjemnie mi się grało. Możecie znaleźć gameplay na moim kanale. Może kiedyś wrócę, może kiedyś zrobię jakby powrót do wszystkich części FNAF. Widziałem, że dużo osób tak w sumie robi. Dużo też nowych osób dołącza, próbuje FNAFa, więc no jest to fajne, jest to bardzo fajne. I myślę, że można by po prostu zrobić jakiś powrót taki fajny. Tym bardziej, że mam wszystkie kupione gry. Znaczy nie wszystkie, no ale z oryginalnych od Scotta to akurat mam wszystkie. Help Wanted jeszcze nie mam. No tam od Steam Ultra to tych gier głównie nie mam. Nie mam Security Breach, nie mam Help Wanted, żadnej z części tak naprawdę. Kupiłem sobie VR-a, więc pewnie sobie na VR-a kupienie na Steamie. Będzie ciekawie. No i tak. Tą grę akurat musiałem kupić. Tak, tą grę musiałem akurat mieć. Tak szczerze mówiąc. To jest nie dość pikselowa gra, a ja lubię ten klimat pikselowy taki. Pixel horror. Daje naprawdę nostalgiczny vibe. Kiedyś jak były te pikselowe horrory. Czy ogólnie pikselowe gry. Załóżmy, nie wiem, takie Pokémony na przykład. Albo pierwsze Mario. Był takie bardzo retro gry. Pac-Many. Właśnie Pac-Man. Tetris. Takie gierki. O, wąż. Wąż był.
to się nazywało? Snake. No, tak to się nazywało. Więc uznałem, że nie no. Grafika fajna, fajna animacja jak na pixel art, naprawdę mega. Tym bardziej, że no ja też pracuję właśnie, mówiłem wcześniej, nad grą i tam też będzie pixel art. Więc no, można się tam mniej więcej zainspirować. Znaczy, no, no zobaczyć no jak można fajnie zrobić. Bo to nie tak, że ja tworzę FNAF-a. To wcale nie tak. To nie tak, że ja pracuję nad fangamem FNAF, nie, ja pracuję nad czymś w pełni oryginalnym, no co polecam obczaić na moim drugim kanale. Na pewno link znajdziecie w opisie do mojego drugiego kanału. Więc polecam obczaić gierkę. Miejcie też na uwadze, że właśnie gra jest naprawdę w czystych produkcjach. Więc jeszcze dopiero pracujemy nad jakimiś oryginalnymi artami. Moja przyjaciółka droga ciężko pracuje nad nimi. No ale tak poza tym to fabułę to sam akurat wymyślam. Wiadomo, że ludzie mi dają pomysły, co mnie bardzo cieszy, bo widzę zaangażowanie wtedy. I im większe zaangażowanie, tym tym milej mi się po prostu robi, że jak ludzie się angażują, to ja wiem, że im się to podoba. Że podoba im się pomysł, że też im zależy na tym, tak samo jak mi. Więc naprawdę jest to mega, jak ktoś daje jakieś pomysły, jakieś porady, jak coś można zrobić lepiej, coś można dodać. Więc jakby ktoś z was chciał, to nie ma sprawy. Możecie pisać na Discordzie, link też macie w opisie. Ostatnio staramy się trochę reaktywować nasz serwer. Tak trochę. No, pracuje tam Danonek nad odświeżeniem serwera. Swoją drogą, jak to oglądasz, to bardzo dziękuję, że się zgłosiłeś. Bo faktycznie no, przydałoby się go trochę odświeżyć. Trochę nowości tam włożyć w niego. No, myślę, że mamy wystarczająco, tak szczerze. Tego jeszcze nie mamy. To jest 255. Okej, trochę mnie poniosło. troszeczkę. Dobra, tylko pytanie, gdzie to jest ta ostatnia rzecz? To jest pytanie. To jest zamknięte. Jeff tam pewnie siedzi. Jeszcze raz sprawdzę to miejsce, tak szczerze, bo mógłbym coś przegapić. I'm only human after all. Mogłem przegapić tutaj coś. O nie. Tutaj nic. Dlaczego w ogóle taka jakby mechaniczna rzecz miała być w kuchni? Nie wiem. Ja wiem, gdzie to jest. Okej, przy Pirate Cove.
po drugiej stronie, przy Pirate Cove. Okej. Okay. Już wszystko jasne. Pewnie wielu z was krzyczało na mnie. Zapis proszę. Jest! Okej. Okay. Jest zajebiście. Mamy to. Okej. Okay. I to jest nasza czwarta noc, więc... tutaj mamy od razu rzecz. O kurwa, się wystraszyłem, ja chciałem wyjść. Okej, okay, to jest teraz... Legitnie pierwszy raz, jak teraz się wystraszyłem. Na tym odcinku. Oh shit. Nie, drugi raz. Drugi raz, zapomniałem. Pierwszy raz był w kuchni. Investigate the scream. Okej. Okay. Teraz Freddy. Dobra. I teraz pytanie. Czy oddajemy konsolkę, czy oddajemy... czy oddajemy maskę Freddy'ego? Bo ta konsolka... Ta konsolka, no w teorii, jest w takim no nieciekawym stanie, ale konsolka to konsolka, co nie? A najpierw trzeba to, to wait, to ja potrzebuję, ile ja tego potrzebuję? Potrzebuję pierwszy na konsolkę, trzy... Na stickersy, na te naklejki i 5, ok. Piąty potrzebuję na easter egg. Dobra. Mam jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Trochę mnie poniosło z nim, faktycznie, trochę za dużo tego mam. Trochę się faktycznie zagadałem. Dobra, mam tu kosolkę. Dobra, pierwsza naklejka. Nie to, druga naklejka. Trzecia naklejka. Jeszcze sprawdzę. Na wszelki wypadek. Mam wszystkie naklejki, ok. Ale pytanie teraz. O, tego nie mam naprawionego. O. A to zmienia postać rzeczy. Ale nie muszę tego naprawiać. Na to jakby, jak teraz na to patrzę. Ważne, że mamy to. Prizes. I możemy normalnie... Ej, mogę tędy iść przecież. I chyba możemy normalnie ten... To zrobić, co nie? Czy muszę mieć to... Naprawione? Bo teraz nie wiem. Dobra, siema ziomek.
Dajmy mu konsolkę, czy dajmy mu maskę? Możemy mu to dać. A nie. On tego nie chce. No konsola basic to jest normalnie, a to jest easter egg. I z tym jest teoria taka, że ojciec Oswalda to jest ten... Aha, i takie coś się dzieje, jak oddajemy maskę Freddy'ego. To się dowiedziałem dopiero w poprzednim odcinku, który dopiero się pojawi, że tutaj ona faktycznie, Gabriela, przychodzi. Nie wiedziałem, że tutaj jesteś. W sumie to już stąd idę. Czy wszystko ok? Nie wyglądasz dobrze. To się martwi nami. O, twój ojciec przyszedł, to cześć, do widzenia jutro. Czekaj, Gabriel. I to jest dziwne. To jest naprawdę dziwny easter egg. Nie wiem, co to miało być. Że on po prostu przychodzi, bierze nas za szmaty i zaciąga nas z powrotem do domu. Nie wiem, gdzie on jest. Kurwa, ale refleks! Co to jest? Prędkość geparda. To już trzeci raz, jak się przestraszyłem. Ty skurwysynie! Okej, okay, to się nie opłaca. To się w takim razie to się nie opłaca oddawać maskę. Bo ja nie wiem, jakie jest inne wyjście. No. Z tego nie mogę wyjść, nie mogę wyjść. Ej, to faktycznie muszę wyjść drabiną. I dlatego dodali dodatkowe. Fuck. On tu był? Czy... Nie rozumiem. To jest najlepszy sposób na to, żeby się poruszać i nie hałasować. Dobra, może nie tak, ale... Kurwa, no nic nie widzę. Ej, gdzie jest, kurwa? Dobra, spierdalam stąd. Mam drabinę. Wypierdalaj. Dobra. Już biegł. Ja wiem. On już... Po moją dupskę, kurde. Po moją dupska, ta. Po moją dupę szedł. No, tak, chyba mam wszystko, chyba tylko potrzebuję, jedyne co teraz muszę zrobić to, nie, jeszcze sprawdzę, mam tak, 2, 1, 3, 4 i będzie piąte,
O mój Boże, widzowie, robimy to. Robimy to. Pierwszy raz. Pierwszy raz robię good ending na odcinku. Lecimy. Z tym, że odcinek już trwa praktycznie 2 godziny. Ty kurwo, nie widziałem cię. A tu cika. Okej, już zacząłem spierdalać. Nie wiem, gdzie on jest. Kasę poszła. Frediego zniszczył. Co za chuj głupi. Dobra. Robimy to. Dziwna scena, jak na moje. W sensie ja rozumiem, że Freddy. On się resetuje. Dobra, dawaj to. Mamy to, Jezus Maria. Jest, nawet achievement dostałem. Przybij 5, znajdź wszystkie rzeczy starego. Dobra. Niesamowite. Achievement na odcinku. No, super. Okej. Czyli musimy go w skrócie wylurować stąd. I w tym momencie chyba nas nie może złapać. Więc nie ma co się bać, bo to jest jakby tak oskryptowane. No, że idziemy i... Dobra, nie ma jej. Jezu, ale ja się cieszę, że tutaj... Już mamy wszystkie rzeczy. Teraz wystarczy po prostu przejść grę. Dobra, on ją zabiera. Świetnie. Idziemy tam. Czy ja mogę już ten młotek wziąć w zasadzie? Jesteś głupi. Czemu się potykasz? Mogę? Nie mogę. Ja pierdolę. No trudno. Tam musi być ostrożni. No chuj dzwoni. Ale czemu on w ogóle nie reaguje na te dzwonienie? Chciałem się zapytać. Czy on tu jest? Ja nie pogardzę.
spadamy stąd. Dziunia, lecę! Ratujemy Dziunię. Gdzie tym kurwa młotkiem zajeb? Gdzie jest ten młotek? Tutaj. I hit. Okej. Wstawaj. Spierdalamy stąd. A no, on teraz jeszcze wyskoczy. Ta. A e. I. Już wszystko mam. Ja już więcej nie potrzebuję, czwarta noc za nami. Ej, w 9 minut zrobiłem czwartą noc. Dobra, tutaj już mamy szybką akcję. W zasadzie. No weź mi to pomiń. Oswald! Idę po twoją dupę! Dobra. Tutaj już nie ma co. Tutaj już jest... prosta droga do zwycięstwa. Wcale nie. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Ja muszę to... sprawdzić. Halo? Nie. Jest włączony. Dlaczego mi się to wtedy wyłączyło? Ja nie rozumiem. Może dlatego, że umarłem? A nie, to nie ma sensu. Nie, ja wcześniej... włączyłem to i później nie umarłem przecież. Albo nie potwierdziłem. Wydawało mi się, że potwierdziłem. Dobra, Freddy Fazbear's Pizza. Zapraszamy. Fajnie, że oni to tak przedstawili, tą pizzerię. Jakby pierwszy raz, jak widzieliśmy pizzerię faktycznie od zewnątrz, to był film. Więc... no. Fajnie. Fajnie, że to zrobili. Wait, bo były... trzy minigierki chyba, nie? Jedna jest... a, już wiem. Okay. Już wiem. A to tym się zajmiemy później. Lekko, później. Na razie robimy zwykłe zakończenie. Tak zwany true ending. Prawdziwe zakończenie. Które jest... tym zakończeniem praktycznie z książek. To wcześniej miałem zbugowane, jak pierwszy raz grałem, że nieważne jak spamowałem, to gościu nie chciał otworzyć drzwi. No jakieś bugi były na początku, ale widziałem, że... a, zapomniałem. Że było też dużo bugfixów. Ej, chłopie, biegnij. Dobra. Niech się robi samo. Ja nic nie robię. Chociaż uważam, że to jest... ukrywanie się w wentach to jest najlepsza rzecz. Wentowanie. Bo to jest najłatwiejsza minigierka. Najgorsza minigierka to jest... bycie pod stołem. Z tą latarką. I to jak musisz... idealnie... wyczuć... wyczuć moment tak naprawdę.
Dobra, ej, ale idź tam na lewo, chłopie. No nie idź tam w dół. Na lewo, idź. Tam za ciką. No, tak. No, idźcie sobie tam razem. Dwie żółte istoty. No, spierdalaj. Stary. Dobra, lecimy tu. Robimy szybka akcja. Okej, wychodzimy, zbieramy keycard i lecimy po starego. Okej, to nie jest najszybszy, to nie jest najszybszy speedrun. Jestem w stanie to jakby zrozumieć? Nie. Nie to chciałem powiedzieć. Jestem w stanie to przyznać. Że no nie jest to najszybszy speedrun, ale... Ale jest. To jest to. I teraz nie przegapić tą jedną ważną rzecz. Dobra, good luck. Spadaj, Dziunia. Ja nie wiem, jak ona sobie poradziła, żeby po prostu wyjść stąd. Na chillku. O! A foto! Mamy to! Jezus, widzowie! Kim oni są? I widzicie... Nie widzicie tego chyba Steama. Ale tam dosłownie na Steamie widać, że to jest... Że to jest William i Henry. Dosłownie wyglądałem jak z książek, jak z trylogii. A tutaj mamy po prostu... No, dwie osoby na zdjęciu. Ale fajnie to zrobili, że jakby w samej grze masz takie, kto to może być? Jakby no, oczywiście, że się domyślisz, kto to jest, ale nie jest to tak pokazane. A jak masz Steama, osiągnięcie dostajesz i wiesz. Dobra. Robimy to zakończenie teraz. I myślę, że zaraz po tym napierdalamy sekretne zakończenie. Tak zwany good ending. Jezus, jak ja się cieszę, że to tak jest, że się wreszcie udało. O Chryste Panie. Naprawdę. Spierdalaj. Aha, okej, okay. XD. XD! Jumpscare. Dobra. Zajebł bombę! Bomba w oko! Dobra. Mamy to. Jezus, cieszę się mega. Jeszcze raz? Chcesz kurwa? Chcesz kurwa? Małosi? Taka scenka to jest absolutnie... Piękne. Zajebiste. Jak to jest zanimowane. I wszystko w pixelacie. Mega. Stary, wstawaj. Zestrałeś się.
Dobra. Co do chuja? Co to jest? On się... Stary się dosłownie pyta, czym to jest? Co się stało, Oswald? On ma takie... No generalnie chciałem cię sprankować. Chowając się... W basenie. Nie powinien tego robić. Jakby w ogóle nie porusza tego tematu, czemu tu jest wielki królik, o którego stary się pytał. Nie no, po co? Jakby... Po co komukolwiek ta wiedza jest potrzebna? A, upadłeś, poślizgnąłeś się o plastikową kuleczkę i uderzyłeś się w głowę. Przepraszam, tato. Nie chciałem, żeby to wszystko tak się skończyło. Żeby tak się potoczyło. Akceptuję twoją... przyjmuję twoje przeprosiny. Jesteś... To... Faktycznie, no nie powinieneś był tego robić. Ale no, wydostajmy się stąd. Ja cię... W 7 minut zrobiłem piątą noc. Ej, łatwo. Jesteśmy nieźle poturbowani. Co się stało? Czy naprawdę niczego nie pamiętasz? Aha. Byłem wkurzony na ciebie, że się spóźniasz. Bo miał nas na początku odebrać. No wkurzył się, że znowu się spóźniasz, żeby mnie odebrać. Znowu. Więc specjalnie się schowałem w tym basenie, żeby cię trochę wkurzyć. Ale poślizgnąłeś się o piłkę i... Bam. Po prostu. Upadłeś na łeb. Przepraszam, tato. Oho, to mi jest przykro. Tak, dobra, nieźle. Tak, odkąd tam the mill się zamkło. Okej, obiecuję, że... Dobra, przeprowadzimy się i tak dalej. Nawet babcia, którą zawiniemy w folię bąbelkową. Tak jak to mówili na początku w samochodzie. Właśnie o tym mowa, nie? Właśnie tak. Naprawdę? Naprawdę. Tato! A poza tym, wybal mnie ze szkoły. Co? Że co? Jest. Po 2 godzinach grania. I teraz, po tym wszystkim mamy zaszczyt usłyszeć ten banger. Zaraz się zacznie. Jest. Serio, dlaczego nikt nie mówił o tym, jakie to jest niezłe? Jakie to jest... From the pit. Voices from the pit. Ej, no to jest zajebiste, dlaczego nikt o tym nie mówi? Jakby... To jest dosłownie... Oficjalna piosenka FNAF. Jakby... Mieliśmy jakby... Było wiele razy takich... na przykład w Security Breach. To też ma właśnie... oryginalne... nuty... soundtracki... wiadomo... No... Często we FNAFie są właśnie te takie... mega banger soundtracki, ale to nie jest tylko soundtrack. To jest piosenka. I nie wydaje mi się, żebyśmy we FNAF-ie, przynajmniej w grach, mieli kiedykolwiek piosenkę, gdzie faktycznie ktoś śpiewa.
tak pierwszy raz jak kojarzę. No zajebiście. No bo wiadomo, pod koniec filmu to było The Living Tombstone, które jest też oficjalne teraz, uznawane jako oficjalna piosenka FNAF. No to to wiadomo, że to jest iconic. Jak było intro we filmie, to nie wiem, czy to był do końca śpiew. No byłaby to nuta, ale to było takie da 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 da. Takie wiecie, takie mruczenie czy coś. Takie pośpiewanie sobie, tak pod nosem trochę. Ale to nie było takie, to nie były słowa, to nie był dosłownie śpiew, więc nie wiem, czy to zaliczyć. Ja bym tego nie zaliczał, szczerze. Ale mega uwielbiam soundtrack z filmu. Ten film song filmu, ten właśnie to, co teraz zaśpiewałem. Zajebisty, naprawdę. I na wywiadzie Scott też mówił, że osoba, która mu to zrobiła, podesłała mu to i miał takie... On do tej dyrektorki, która tam z nim pracuje nad filmem, miał takie: ej, czy my teraz faktycznie mamy filmzong? Czy my mamy filmzong? I on też był w szoku. I ja też byłem w szoku w kinie. To było piękne. Dobra, mamy dwie gwiazdki. Świetnie. Widzowie, świetnie, mamy to. Zrobiliśmy to.